Witam Państwa bardzo serdecznie podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Przedstawiamy dziś nowego zawodnika Lecha Poznań. Z nami jest Piotr Rutkowski, członek zarządu do spraw sportu oraz Szymon Papowski, nowy zawodnik Lecha Poznań. Na początek oddaję głos członkowi zarządu do spraw sportu Piotrowi Rutkowskiemu. Witam wszystkich. Proszę Państwa, Szymon Pawłowski, bo przedstawiać nie muszę. No jest to najlepszy skrzydłowy w Polsce, w naszej ocenie. Dlatego też trafił do nas. Reprezentant Polski. Do tej reprezentacji, tą przygodę swoją w reprezentacji jeszcze Szymon nie zakończył. Mimo, że to nie zależy do końca ode mnie, ale jestem przekonany, że wspólnie jeszcze doprowadzimy do tego, żeby Szymon w tej reprezentacji grał. Kontrakt na 2 lata plus z opcją na 1 rok. To, co dla mnie najważniejsze było, i się cieszę, że po paru latach właściwie udało nam się doprowadzić do końca to, co kiedyś rozpoczął dyrektor Pogorzelczyk jeszcze. 3-4 lata temu wówczas nie dogadaliśmy się z klubami, nie osiągnęliśmy porozumienia i Szymon niestety nie trafił wtedy do nas. Natomiast wreszcie to doprowadziliśmy do końca i teraz można już powiedzieć, że Szymon wreszcie założy niebiesko-białą koszulkę na siebie. Bardzo ważne było to, co Szymon raz do mnie powiedział, że jeżeli miałby grać w Polsce, to tylko w Lechu Poznań. Że po Zagłębiu Lubin tylko Lech Poznań się dla niego liczy. Chyba, że będzie jakaś atrakcyjna oferta z zagranicy, co jest dla mnie i dla nas jak najbardziej zrozumiałe, bo jest jeszcze coś poza Lechem i zawodnicy powinni o tym marzyć, żeby grać w najlepszych klubach europejskich. I my chcemy być tą trampoliną dla tych klubów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę jeszcze o głos Szymona Pawłowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Ja się bardzo cieszę z tego, że w końcu udało mi się trafić właśnie tutaj do tak dobrego klubu, jakim jest Lech Poznań, że będę miał przyjemność grać przed taką wspaniałą publicznością w Poznaniu i mam nadzieję, że ja pomogę Lechowi i Lech pomoże mi dalej poprawiać moje umiejętności i tak jak tutaj dyrektor powiedział, wrócić do reprezentacji. Także myślę, że to będzie owocna współpraca i pierwszym celem jest dla mnie, wiadomo, walka o pierwszy skład, podniesienie rywalizacji w tym zespole, no, żeby trener miał ten problem, żeby grać najlepsi. Wiadomo, walka o Ligę Europejską i mam nadzieję, że Mistrzostwo Polski w tym sezonie z Lechem Poznań. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz mamy przede wszystkim dla fotoreporterów, prosimy o podpisanie kontraktu. Dobra.
Szanowni Państwo, czas na Państwa pytania. Mikrofon jest na sali Lubarska, także chętnie zapytam. Nie słyszymy. A chciałem zapytać, bo nie zwróciłem uwagi, jaki numer jest na tej koszulce, czy ewentualnie jakie są ustalenia z trenerem, jakie pozycje ma występować, co wiesz na ten temat, co cię czeka w drużynie, no i od razu jak długo ta saga transferowa twoja do ręki. Numer na koszulce 8, z tego powodu, że to jest ulubiony numer mojej córki i tak naprawdę to ona go wybrała. Obiecałem, że w nowym klubie wezmę taki numer. Także rozmawiałem z trenerem, jakie on ma oczekiwania wobec mojej osoby i wiadomo, zagram tam, gdzie trener będzie chciał, czy to będzie prawa, pomoc lewa, czy za napastnikiem. Najważniejsza będzie dyspozycja i myślę, że też trener bardzo zwraca uwagę na taktykę i od założeń taktycznych na danego przeciwnika. Także. A moja transfer do Lecha to praktycznie co pół roku się mówi, że do tego Lecha trafię. Było blisko, tak jak tutaj wspomniał, 3-4 lata, ale niestety wtedy kluby się nie dogadały. Teraz myślę, że negocjacje poszły dosyć szybko i jestem tutaj, cieszę się z tego powodu. Były takie różne okresy w Pana karierze. Tej wiosny była spora przerwa. Jak Pan w tej chwili ze zdrowiem wygląda? Co to, co ewentualnie spora była ta przerwa i jak wygląda Pana zdrowie? Tak, miałem uraz kostki. W tej chwili kończę leczenie i będę do dyspozycji trenera na pierwsze mecze ligi. Mówiło się, że jakieś mogą pojawić się właśnie propozycje z zagranicy i tak jak prezes Kowski powiedział, albo zagranica, albo Lech. Czy nie było takiej atrakcyjnej oferty z zagranicy, czy coś jednak na korzyść Lecha to przeważyło, że na Bułgarską tam trafi? No na pewno na korzyść Lecha przemówiło aspekty sportowe. Klub walczący o Ligę Europejską, co roku o Mistrza Polski. Dobry dla mnie klub, żeby wrócić do reprezentacji. Aczkolwiek oferty za granicy były, ale przeważyły aspekt sportowy, a nie finansowy. Panie Szymonie, a ta Hertha Berlin, jak to było z Hertha Berlin z Pana punktu widzenia, bo tak wiemy tylko to, co słyszeliśmy, jakby Pan mógł powiedzieć. Rozmawialiśmy z Herthą Berlin, była propozycja, ale tak jak powiedziałem, no, na tą chwilę jest Lech Poznań i ta oferta dla mnie ze względów sportowych, tak jak powiedziałem, rodzinnych i życiowych była najlepsza. Ja chciałem zapytać, bo pochodzi Pan z Pomorza Zachodniego, prawda? Więc później wiadomo, Wielkopolska, to dobrze wiemy, ale tam skąd Pan pochodzi, tam się Lechowi kibicowało, czy nie? Ja pochodzę z Zachodniopomorskiego, to jest taka mała miejscowość, Sławo Boże, nazywa się pod blisko Kołobrzegu. Wiadomo, nie jest daleko do Poznania, ten Lech tam cały czas gdzieś jest, ale tam bardziej chyba Pogoń Szczecin. Wszyscy bardziej za Pogonią Szczecin. Lech szuka następcy dla Aleksa Donewa, który został sprzedany do Aston Villa. Jak wyglądają Twoje doświadczenia gry na lewej stronie pomocy? No bo ostatnie sezony spędziłeś na prawej stronie jednak. Tak, gram częściej na prawej, też za napastnikiem, a na lewej też grywałem, czy to w młodzieżowych reprezentacjach dużo grałem na lewej pomocy. I myślę, że poradzę sobie, jeżeli trener uzna, że tam jestem potrzebny i tam mam grać, to myślę, że dam radę. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze chciałem zapytać już o te bezpośrednie negocjacje dotyczące przejścia teraz. Pan powiedział, że bardzo szybko to się potoczyło. Kiedy usiedliście do stołu, żeby uzgodnić szybko? Kiedy usiedliśmy do stołu? Nie wiem, czy możemy takie rzeczy zrobić. Kiedy? No już parę miesięcy temu. Także tyle w tym temacie.
Panie Piotrze, czy fakt, że jednak nie udało się tego Estończyka pozyskać o Jamy, spowodował, że te negocjacje nabrały tempa? No i przed chwilą powiedziałem, że parę miesięcy temu się dogadaliśmy już i tak jak na samym wstępie mówiłem, że Szymona chcieliśmy już pozyskać od wielu, wielu lat. To nie jest żadna nasza reakcja na coś, co się wydarzyło wcześniej. Ja bym chciał zapytać proszę prezesa Rutkowskiego o dalsze plany, bo też już coraz częściej pojawia się nazwisko Wszołek. Czy też tam jest bliżej, czy dalej? I ewentualnie co jeszcze dalej? Jak zacznę rozwijać moje myśli. Nie no, Paweł Wszołek jest bardzo zawodnikiem. Ma ogromny potencjał. Ogromne możliwości. Mam nadzieję, że będzie w stanie wykorzystać swój potencjał, swoje możliwości. Ale gdzie? Nie wiem gdzie. Ważne, żeby był w stanie wykorzystać swoje możliwości. A ja chciałem zapytać zupełnie serio o historię Sojana. Jak to z nim było? Czy wy się wycofaliście? Czy Legia was przebiła? Jest po fakcie, więc nie wiem, chyba możemy już o tym. Zawsze możemy rozmawiać, natomiast dzisiaj cieszymy się z tego, że podpisaliśmy umowę ze Szymonem Pawłowskim, który z żadnego związku nie ma akurat z Henrykiem Ojaną. Dla mnie jest najważniejsze to, i to jest taki, proszę to tak ogólnie potraktować, bo dotyczy wszystkich zawodników, czy się zawodnik nazywa Szymon Pawłowski czy Henryk Ojana. Dla mnie jest ważne to, żeby zawodnik, który przechodzi do Lecha, był w pełni przekonany, że Lech Poznań jest najlepszym jego krokiem. W Lechu Poznań wspólnie z nami osiągnie cele, które my wyznaczamy i które my będziemy przez następne lata walczyć. To na pewno będzie to samo mistrzostwo Polski. Zawodnik, który do nas przychodzi, nie może mieć żadnych wątpliwości. Żadnych. My, jako Lech, nikogo nie będziemy prosić, nikogo nie będziemy błagać, żeby ktoś założył koszulkę z niebiesko-białą. Takiej możliwości nie ma, bo ten klub ma za bogatą historię i jest za dumny, żeby płacić piłkarza o to, żeby tutaj znaleźli. Albo po prostu przekonany, że jesteśmy odpowiednim klubem dla niego, albo nie. Szymona jeszcze chciałem zapytać, bo tak to już to ustaliliśmy, że albo Lech, albo zagranica, padło, że Lech, ale czy były inne propozycje z kraju? Czy jakieś krajowe kluby też chciały pana pozyskać, a pan z marszu te propozycje odrzucił? Czyli Legia. Mówiło się jakiś czas temu o Wiśle, czy też tam ten temat wracał, czy nie, jeżeli już pan o nazwach mówić kluby? No wiadomo, no. W Polsce są trzy najmocniejsze kluby, ale dla mnie był tylko Lech i tylko z Lechem rozmawialiśmy i tylko do Lecha chciałem przyjść. Szanowni Państwo, jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Jest jeszcze jedno pytanie. Proszę. Pomijając aspekt sportowy, chciałem zapytać o to, jaki jesteś na co dzień? Na przykład jaką muzykę słuchasz? Łukasz Prawka. Na co dzień? Raczej domownik. A muzyka taka jak w radiu leci, także nie mam jakichś upodobań muzycznych. Domownik. Teraz niedługo spodziewałem się drugiego dziecka, także druga córeczka mi się urodzi w sierpniu, także życie rodzinne kwitnie i raczej tym się zajmuję. Mam też córkę, która teraz zaczęła chodzić do przedszkola, także dużo czasu spędzam w domu z rodziną, z dzieckiem. Jeżeli wyjeżdżam na dłużej, to mała się obraża i później muszę nadrobić ten czas, także dużo czasu mi to zajmuje. Ale rodzina będzie tutaj? Tak, tak. Bo pana żona zdaje się pochodzi z Gniezna, prawda? Nie, moja żona też pochodzi z Drawska Pomorskiego, dokładnie. Rozumiem, że to już wszystkie pytania dotyczące tej konferencji prasowej, także dziękuję pięknie za uwagę fotoreporterom. Zapraszam jeszcze oczywiście na płytę na okolice Murawy, tam będzie można zrobić kilka dni. Dziękuję bardzo.